Hej kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj chciałam wam pokazać, co dostałam na Secret Santa, bo mój Mikołaj jest na mnie. Dla mnie bardzo dobrze. Ale zacznijmy tak szybciutko, co było w kalendarzu. Wczoraj w ogóle był krem do rąk. Także super, bo w ogóle fajnie wygląda. Bardzo fajne opakowanie. A dzisiaj był żelik Hufflepuff. W ogóle te żele są super. A ten jest jaki w ogóle? Grapefruit i pomarańcza. One dają mega pianę, więc one się bardzo dobrze nadają do kąpieli, bo w pierwszy, który zużywałam, zostało mi dosłownie taki, wiecie, centymetr. I stwierdziłam, że jak robiłam kąpiel dla Liama, to po prostu, wiecie, podłożyłam to pod strumień wody. Było tyle piany w wannie, że masakra, także genialne do robienia kąpieli. I jeśli chodzi o Secret Santa, nie wiem kto był moim, wiem, że ludzie tam się dowiadywali, pytali się tej dziewczyny, która to ogarniała, żeby w systemie sprawdziła, czy ktoś tam zgadł, ale ja się nie pytałam i nie wiem kto moim Secret Santa jest, na pewno nikt, znaczy tak mi się wydaje, tych biurek blisko. I u nas używali jakiegoś takiego programu, gdzie mogliście dać swoją wishlist tam z Amazonu do wyboru. I wiecie co? Ja dałam kilka rzeczy, bo tak jak ja miałam dziewczynę, która wypisała jakby ręcznie można było, to ja tego nie ogarnęłam. Bo raz wypisałam tak, wiecie, ogólnie na przykład cokolwiek kawowego, jakikolwiek świąteczny kubek, cokolwiek z Harry Potterem. I ja to zasejwowałam jakby na moim profilu, ale potem jak wchodziłam w to jeszcze raz, żeby sprawdzić tej dziewczyny, co ona wybrała, to tego tam nie było, nigdzie tego nie widziałam, więc nie wiem, czy źle to zrobiłam, także wybrałam z wishlisty kilka tam z Amazonu, to wybrałam jakiś syrop do kawy, jakieś ozdoby i kubek z Harry Potterem, takie nie za fajne do końca, ale z Harry Potterem. I pomyślałam, że może jeżeli jest to osoba, która mnie nie zna, będzie, wiecie, taki hint dla niej, że lubię Harry'ego Pottera i po prostu mi coś kupi z nim. Bo nie było nic, też kwota była dosyć niska do tego Secret Santa, więc szaleć też nie można było. I właśnie osoba, która mnie miała... Dobrze pomyślałam, że po prostu coś fajnego z Harry Potterem, ale nie wiem, ale chciałam strasznie wiedzieć. Bo ja rozumiem, dla mnie to jest dobry... na zdrówko. Dobry pomysł z tą wishlistą, bo też, wiecie, my mamy dużo osób w biurze, ale na przykład, nie wiem, te osoby, z którymi nigdy nie rozmawiam i tam, że tak powiem, dalej, o których nawet nie słyszę rozmów, byłoby trochę głupio, jeżeli bym nie miała bladego pojęcia, co ta osoba by chciała i kupiła jej całkiem coś, z czego by się nie ucieszyła. I tak samo w tym Secret Santa brał udział osoby ze studia fotograficznego, z którymi w ogóle nie rozmawiamy i oni są... Ja tam z jedną osobą rozmawiam, ale tylko, wiecie, o pracę. Także no jakbym mogła kupić tej osobie coś, jak nie mam bladego pojęcia w ogóle, gdzie co szukać, wiecie, wie co chodzi. Także niektórzy kupowali dokładnie z wishlisty, a niektórzy po prostu brali pod uwagę te wybory, żeby wiedzieć o co chodzi. I mój Secret Santa kupił mi oprócz paczki czekoladek, których już nie ma i nie wiem co się z nimi stało i kto powiedział sharing chocolate i po prostu wszyscy się sharing i już nic nie zostało, ale oprócz czekoladek dostałam. Yeah, baby. Przepiękne, jak ja to zobaczyłam. Są w ogóle jakie fajne i chyba jakieś takie trochę plastikowe, więc się na pewno nie rozbiją, bo bym chyba się zapłakała. I oczywiście ta jest moja ulubiona, bo ją uwielbiam. Ale tu Hedwiga, jest logo i sweter Harry'ego i w ogóle i Golden Snitch i... W ogóle, no jest idealny. Myślę, że jeżeli ktoś akurat patrzył, jak otwierałam prezent, to wiedział, że trafił w dziesiątkę, bo po prostu jestem zachwycona. Gdyby były mniejsze, poświęciłam na mojej Harry Potterowej choince, ale niestety te to za duże są, więc pójdzie po prostu na tą piękność, ale no jestem zachwycona. Także Secret Santa jak najbardziej udany. No, a ja dzisiaj będę musiała w ogóle wyskoczyć do sklepu, bo skończyła nam się mąka. Przed chwilą go chciałam wypuścić. To stwierdził, że nie będzie wychodził, bo pada deszcz.
A teraz... O, ziewa. Czekaj. W ogóle dzisiaj muszę wyskoczyć szybko do sklepu, bo skończyła mi się mąka. Mąka mi się skończyła. Czy kiedykolwiek mi się skończyła mąka, że nie miałam, wiecie, w zapasie. Ja mam takie pudło wielkie, ale u nas często są naleśniki. I wczoraj robiłam i ostatek użyłam i muszę zdecydowanie jechać i kilka jakichś takich rzeczy. I to w sensie, czy właśnie nie podjechać do polskiego sklepu, bo tak dawno nie byłam, to przy okazji sobie już kupiła tak trochę takich, wiecie, tych suchy prowiant na święta, żeby już coś tam zacząć kupować, żeby nie musieć wszystkiego naraz kupować. No i tyle. I w ogóle chciałam nawiązać do komentarzy z poprzedniego filmiku. Poprzedniego, bo mam nadzieję, że poprzedni to był ten filmik z moją siostrą, który jeszcze czekam na plik, żeby mi wysłała, żeby go mogła zedytować dzisiaj i wrzucić jutro. Także mam nadzieję, że się udało. Zaraz muszę pogonić moją siostrę. Bo wspominałam o tym wyjściu do kina, jak to było z Liamem i dużo w ogóle dostałam komentarzy właśnie od dziewczyn, które również mają dzieci z autyzmem w spektrum i czy podzieliłam się historią i ogólnie, ale wiecie co, ja nigdy nie chciałam nagrywać filmiku takiej naszej historii, wiecie, bo ja myślę, że to jest wciąż... To już tyle lat Liam temu został zdiagnozowany, a dla mnie to jest dalej ciężki temat i wiem, że nie mam najgorzej, bo może być dużo, dużo gorzej, naprawdę nie jest źle. Liam jest kochanym, wesołym chłopcem, ale no jest kilka momentów, które po prostu no nie przeskoczymy z nim i wydaje mi się, że to byłby po prostu smutny filmik, bo ja bym pewnie się w ogóle rozpłakała tam, bo wciąż mi się zdarza płakać z tego powodu, wiecie, kiedy inni rodzice coś robią z dziećmi i co ja chciałam robić, zawsze planowałam, że będę robić z moim dzieckiem, a tego nie możemy robić, po prostu z Liamem się nie da i czasami jest po prostu ciężko. A ja nie chcę tego na moim kanale, bo to jest właśnie mój taki, taka odskocznia od tych cięższych momentów i czasami coś wspomnę, napomknę, jak to wygląda u nas, ale to myślę, że tylko właśnie tak bym chciała to zostawić na moim kanale i po prostu, żeby jeżeli Liam się tu pokazuje, a pokazuje się bardzo sporadycznie, nie pokazuje go dużo i to nie dlatego, że jest cały czas źle, tylko dlatego, że po prostu to jest mój kanał o wiecie, o kosmetykach i o tym, co robię, ale pojawia się ze względu na to, że jest wiadomo częścią mojego życia, tak samo jak mój mąż czy Ziggy, ale nigdy nie chciałabym się zagłębiać właśnie w to, bo bez sensu. Bo zaczną się, wiecie, komentarze, jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać, to wymieni się doświadczeniami, nie wiem, poradzić nawzajem, to bardzo chętnie prywatnie, może na Instagramie w wiadomościach, ale nie chciałabym nagrywać nic właśnie typowo o tym na YouTubie, ale dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, zwłaszcza właśnie od mam, które mają to na co dzień, więc wiedzą, że czasami potrafi być ciekawie, tak to określmy, no, ale słyszałam coś mi tam, teraz się lijamy, teraz, Boże, teraz Ziggy będzie się bawił. Dobra, ja na razie chyba kończę, bo ktoś wyciągnął najbardziej, tu kończą się kość ze swoich zabawek, a dobra, poszedł na dywan. Idę sobie zrobić herbatkę, mam ochotę na herbatę, już dzisiaj wypiłam kawę i pogoda prosi się o... Wpierdziel, to znaczy nie, pogoda prosi się o to, żeby wypić herbatkę, bo u nas dalej pada i chyba cały tydzień będzie tak w ogóle wyglądać, także z kawą. Już się nie mogę doczekać weekendu, bo nie dość, że spotykam się z koleżanką z dzieckiem i drugą koleżanką, to jeszcze przychodzi paczka, także na pewno się później pojawi filmik, zobaczymy, co dobrego przyszło. Jeszcze ma siostra mi wstać w ogóle sukienki, które mi kupiła
letnie, bo nie było, jak wtedy byłam w Polsce, nie było moich rozmiarów i udało się kupić dwie ładne sukienki, także będę miała już na lato. No i tak. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj ciekawego będziemy robić. A w ogóle byłam w pracy właśnie w tej sukience z Lipsy, co ostatnio kupiłam. I tu może wam wrzucę zdjęcie, bo wysyłałam siostrze rano, szybko w lustrze robiłam zdjęcie w całym zestawie i bardzo mi się to podobało. Właśnie ten paseczek do tego, rajstopy i te wódki, no jest w ogóle mega wygodna, bo tu widzicie taki luźny sweter, więc rewelacja po prostu. Bardzo jestem zadowolona i myślę, że na taką pogodę jak najbardziej taka sukienka, także na pewno chyba w weekend właśnie sobie też nie pójdę. No jednak fajnie. Zrobiłam herbatkę i to chyba jest mój herbatkowy kubek już, bo on jest tak wielki i do niego właśnie można łatwo, wiecie, wrzucić sobie pomarańczkę i te wszystkie inne rzeczy i to może sobie tutaj pływać, bo jest po prostu taki wilgachny. Jakoś tak nie pasuje mi do kawy absolutnie. Ale wiecie co, ostatnio sobie pomyślałam, bo Adam kupił czekoladę gorącą Galaxy. W ogóle uwielbiam tą czekoladę. Jak kocham Linda najbardziej chyba, to Galaxy, ta oryginalna, po prostu mleczna, ona jest, ta czekolada jest taka, no ona się po prostu rozpływa jak aksamit w buzi, rewelacja. I stwierdziłam, że chciałabym gdzieś widziałam, ktoś pił czekoladę bitą śmietaną z tymi małymi piankami. Muszę kupić, jak będę i będą, to kupię, bo takie mi się, bo my często pijemy, zwłaszcza Liam wieczorem, gorącą czekoladę, ale przydałyby się pianki. Bo teraz, o w ogóle zapomniałam, bo on zawsze rurką pije, moja siostra w zeszłym roku czy dwa lata temu dała nam takie śliczne słomki. W ogóle moja siostra się śmieje, jak mówię, z rurką pije. Gdzieś tam kupiła takie słomki, o jeden gdzieś zginął, pewnie w szufladzie jest, takie świąteczne, także teraz muszę mu to dawać, to kubek, ma swój kubek świąteczny też z inicjałem, ale ja też lubię gorące czekolady i właśnie najlepsze byłoby z bitą śmietaną i piankami, także jak będą, to na pewno kupię. Bombeczki założyłam, w ogóle są fajne, bo są na tasiemkach, czyli jeszcze ładnie wyglądają. Także nie widzę ich teraz, bo mam tyle bombek. A tam jest Hedwiga, tutaj i tutaj. W ogóle Boże, kocham moją choinkę, bo ma tyle pięknych bombek. A dopiero wiem, że nie mam nowej bombki. Proszę, i już mam 6. Strasznie woda taka oldschoolowa, wydaje mi się, bo teraz najczęściej się robi w jakimś kolorze, wiecie, takie stonowane. A ja nadal lubię taką mega kolorową i że ta każda bombka coś nam przypomina z każdego roku, mamy jakąś nową, Boże, ten domek jest przepiękny, to było chyba na Pumpkin Picking w ogóle, jak go kupiliśmy, był dział świąteczny też i on jest taki mega w ogóle ciężki. Przepiękny jest ten domek, także choinka, no jak pod każdą choinką, prawda, wszyscy mamy wioskę Pokemonów, także to są te wszystkie zabawki z Liama, tego kalendarza adwentowego z Pokemonami i nawet te tekturowe, kurde, rzeczy są takie lepsze tekturowe i rzeczywiście się nie rozwalają, tam jest, proszę, domek, fotel i siedzą tutaj, robimy wioskę Pokemonów, jak w każdym domu w Polsce, prawda? Także jestem zachwycona. Wróciłam ze sklepu, ale jest po prostu tak ciemno, że bez lampy się nie obejdzie. Jak zapalam górne światło, to widzicie mnie ciemną i z tyłu jasne. Także musiałam przytargać lampę. Pojechałam do sklepu głównie po co? Po mąkę na naleśniki. Czego nie kupiłam? Mąki. Także dobrze po drodze i zorientowałam się po drodze i po prostu zahaczyłam małe Tesco i kupiłam Tesco, bo tak właśnie. Kupiłam trochę rzeczy już wigilijnych, ten taki suchy prowiant, żebym już miała po prostu z głowy i potem jak coś to podjadę tylko po świeżą wędlinę i co roku tak robię. Ale kupiłam, w ogóle kupiłam sobie tonik, bo skończył mi się tonik, nie mam żadnego w zapasie, mówiłam wam, że jakiś dziwny mam z tonikami, że jakiś tak nie mam swojego ulubionego i tak nie mogę się nigdy zdecydować, jaki tonik kupić, nie wiem dlaczego, o co chodzi. Paczka przyjdzie za kilka dni, a wiem, że siostra mi kupiła tonik,
ale teraz nie mam toniku. I tak stwierdziłam, że popatrzę na półce i był tylko jeden, był jeden tonik, ale z firmy, którą już miałam i z serii, którą już miałam, bardzo lubię, także wzięłam sobie i to jest Bielenda z tej serii Eco Sorbet, ten z malinami. Teraz miałam właśnie, w denku była pianka, i kończę płyn micelarny tylko z serii ananasowej, ostatnio chyba powiedziałam cytrynowej, ale tam jest ananas. No, także mam taki tonik, więc już jestem spokojna, bo mam. Kupiłam herbatkę, grzaniec herbaciany z pomarańczą i goździkami. Jak mogę nie mieć takiej typowej zimowej herbaty? I don't know. Kupiłam w ogóle masę, jak zawsze, tubek dla Liama i w ogóle kupiłam na spróbowanie, bo normalnie są te owocowe, on sobie to bierze takie do szkoły. Kisiel. W ogóle nie wiem, czy w Anglii jest kisiel? Czy mają coś takiego jak kisiel? Nie jest po angielsku przetłumaczone, więc nie wiem, jakby to przetłumaczyli w ogóle. A to jest deser owocowy a la kisiel, jabłko, mango. Stwierdziłam, bo on kocha mango. Zobaczymy, nie powiem, co to jest. I zobaczymy, jak spróbuję, czy będzie mu smakował. Mam nadzieję, że tak, bo jeszcze budyń widziałam, takie nowości. Ale kisiel mógł być ciekawy. Także masę tubek kupiłam do kapusty. U nas się je białą kapustę, taką zasmażaną z grzybami, suszonymi grzybami, które również kupiłam. Kupiłam podgrzybek brunatny i właśnie kapustę. I to secik do kapusty. Susz Wiadomix. Mój mąż kocha susz, kompot suszu. Wziąłam jemu w ogóle, to są jego ulubione ciastka w Polsce. Kremówki, możecie kupić na pewno taniej w Biedronce. W Biedronce są takie jeszcze wielkie paki, także majstra i moja mama chyba też kiedyś je kupowała Adamowi, więc taki szczęśliwy, bo on to są, nie wiem, jak nie jedliście, to jest najlepsze ciastko ever. I u nas takie malusieńkie opakowania, tam są, nie wiem, 6 chyba w środku tylko, ale Adam je kocha i jak są, bo nie zawsze są, to mu biorę. I poprosił mnie o te chipsy. Nie wiem, czy liście, ale one są takie dobre. Chciałam ją te do filmu, że kupiła mi te kebabowe. Hello! Do you like your dessert? Yeah. Yeah, super. From the Polish shop. Kupiłam jeszcze Adamowi, znaczy nam w sumie, te parówki z szynki w dodatku E, bo są przepyszne. Pasztecik, złapałam pasztet z żurawiną, tak, czy pieczony pasztet z żurawiną, czasem mam ochotę i sobie kupuję. Oczywiście kielecki, bo jestem team kielecki. Ej, takie coś w ogóle. Drinks Muller Shake Cinnamon Roll. Wysłałam do mojej siostry, mówi, że piła i że jest przepyszny. I tyle, więc takie małe zakupy. Głównie pojechałam po mąkę, jak wiecie, którą oczywiście pamiętałam kupić. No i tutaj już będę kończyć tego vlogmasa. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas i do zobaczenia w kolejnym. Pa!